witam z gołem wynika wdowców po wystawie poniedziałek. Sorry, wtorek. Wtorek po wystawie. Tutaj się odbywało próbne parowanie lotników, ale jako, że jest też był otwarty przedział dla samic, część tych gołębi tutaj jest w parach, pozamykane w półkach, część jest samych samców, bo samice wracają też spać jeszcze do siebie. Tutaj owies w karmie robi robotę uspokajającą mocno, tutaj nie ma co ukrywać. Natomiast dzisiaj chciałbym podsumować, tutaj to będzie słabo widać, ustawimy gdzie indziej. Dzisiaj chciałbym podsumować wystawę. Co, poglądałem te swoje wypociny w domu. Szczerze trzeba przyznać, że słabo to wyszło. Myślę, że luz w rozmowach był. Natomiast co do jakości, to tam można mieć wiele do życzenia i tutaj się przyznaję bez bicia, że to wszystko za bardzo na szybko i pewnie na przyszły rok w ogóle sobie daruję nagrywanie takich rzeczy z biegu, może gdzieś tam tylko z kimś, o ile w ogóle będziemy. Plan jest na 3 dni, tak się żona zarzeka, że hotel wynajmuje i jedziemy na 3 dni. Natomiast moje odczucia są takie, że nie było widać kryzysu. Ludzie chodzili z kartonami. Myślę, że sprzedający byli zadowoleni, bo gołębi zeszło multum. Ja tam chwilę na stoisku Zbyszka urzędowałem, jak Ola poszła odbierać puchar za Mistrzostwo Polski w supermaratonie. No to powiem wam, że ja wiem, że tam zawsze jest młyn, ale no w tym roku to jakby uczestnicząc w tym, ten młyn był taki, że głowa mała i wbrew pozorom ludzie raczej brali to, co lepsze, czy chcieli to, co lepsze, czyli gdzieś tam te gołąbki po 1000 schodziły, jak to Zbyszek mówi, z gwarancją. Natomiast z tego miejsca chciałem mu też serdecznie podziękować za prezent, który dostałem w ramach podziękowania za tą pomoc. Akurat to jest samczyk. Młody po superlotniczce Zbyszka, więc go chwilowo nie będę pokazywał, bo nie chce mi się go tutaj przynosić. Natomiast druga rzecz, to też chciałem podziękować serdecznie Manfredowi, bo tak jak obiecał, dostaliśmy też samiczkę na wsparcie kanału Papu Draki, zaraz ją tu pokażę. Samiczka oryginalna od Hansa Hirna. Miała być od Manego z rozpłodu, ale Many zaspał, zapomniał, nie wiem jak to tam wyszło. Może myślał, że nie przyjadę, też tak może być. Natomiast no, byłem na wystawie, powiedział, że jak obiecał, to coś tu załatwi. No i myślę, że załatwił gołąbka na pewno z budowy kapitalnego. Jak to Many mówi, ciostko. A i z pochodzenia wcale nie gorszego, też jest to gołąb po lotnikach. I to takich naprawdę sumiennych lotnikach, więc jakby... No jest to para nowa, bo nie była w planach. To akurat tak niechcący się stanie, że na pierwsze łączenie pójdą właśnie dzieci tych lotników od Zbyszka i od Manfreda, w zasadzie od Hansa Hirna, na siebie. Z tego miejsca też, jeżeli asystentka gdzieś tam obejrzy, to jeżeli się tam młode uda wychować i nic się nie zadzieje, to na pewno jednego młodego z tego łączenia, jednego młodego z drugiego łączenia będę chciał też jej wysłać, jeżeli będzie chciała oczywiście, na testy, bo coś tam Many ją też pewnie wesprze z Hirnów, więc miałaby sobie coś do krwi. Natomiast pod tym filmem właśnie ze stoiska Hansa Hirna, w zasadzie głównie rozmowie z asystentką, pojawił się komentarz, że czemu hodowcy mają być zazdrośni. To tutaj chciałem pana troszkę sprostować, bo myślę, że nie ma co się czepiać słówek. Ja też lubię w żartobliwy sposób z ludźmi sobie rozmawiać i myślę, że to się z dokładnie takim odbiorem spotkało, z jakim miało się spotkać. A pan, jak jest przewrażliwiony, nie wiem, na punkcie tego, że do kobiety ktoś się jakoś zwraca żartobliwie albo wręcz na odwrót, coś tam przytykał jej, że pięknością nie jest,
to myślę, że trochę chyba dla gościa takie w ogóle wypowiedzi w stosunku do kobiety, która się gołębiami zajmuje, to są nie na miejscu. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że nie jedna żona hodowcy, jeżeli inna kobieta by dzwoniła, wydzwaniała albo próbowała się coś dowiedzieć od niego i jakby podzielała pasję męża, tejże żony hodowcy, to na pewno nie jedna babka będzie zazdrosna i to naprawdę, co by nie mówiła, to na pewno będzie zazdrosna. Więc tu też nie bardzo widzę, jaki był sens wypowiedzi tego człowieczka, ale każdy ma prawo. Grzecznie odpowiedziałem. Mam nadzieję, że pani Dominika nie czuje się urażona w żaden sposób tym, co tam ktoś napisał, a myślę, że bardzo fajna sprawa, że w ogóle kobiety się za ten sport też, jak się okazuje, czasami biorą. Także to by było tak. Co do wystawy jeszcze, na pewno bardzo dobrze wyglądały usprawnienia związane z wchodzeniem rano, bo już wpuszczali na takie patio duże wcześniej, czyli przed godziną 8, zakładali te śmieszne opaski, wydawali bilety, czy tam sprzedawali bilety i wejście było od 8 tam za parawany, natomiast no, duża część tej kolejki była już rozładowana przed godziną 8, więc to jest na pewno duży plus. Gołębi troszkę pooglądałem, tam nie bardzo to nagrywałem, bo był młyn straszny. W ogóle w sobotę było mega dużo ludzi. Myślę, że to też dużo ludzi tam powtarzało, że bardzo dużo ludzi. Bardzo się cieszę, że spotkałem się z Pawłem Gębrowiczem i z Mateuszem Zubrzyckim. To nam chłopaki z Supercupa. No, z tamtego roku, bo w tym roku to nie wiadomo. Natomiast jak coś się wyklaruje, to na pewno was powiadomię. Myślę, że formuła w tym roku trochę się zmieni z naszej strony, w sensie przypuszczam, że nie wyślemy na Super Cupa, jeżeli jedno przedsięwzięcie dojdzie do skutku, to po prostu pójdą gołębie do Pawła z powrotem, tak jak zawsze. Od tego zaczynaliśmy i nam głównie chodzi o to, żeby sprawdzić te gołębie, a nie jakoś tam coś więcej z tego mieć, oprócz dzikiej satysfakcji, jeżeli coś tam siądzie. No i wiedzy dla siebie, jak widać. Towarzystwo cicho, bo je tu obudziłem, bo już jest dość późno, a też chciałem je porozdzielać już. Były tutaj od niedzieli wieczora. Rozpód w niedzielę po wystawie, czy w sobotę wróciłem z wystawy, w niedzielę też połączyłem sobie próbnie rozpód. No i mimo, że one na owsie w dużej mierze w tej karmie, która jest, to sobie świetnie, no dobrze sobie poczynały, tam się pary brały, więc nie widzę jakichś tam uszczerbków. Co tam? Na pewno przywiozłem też z wystawy jeszcze salwet kolwet, bo mi się tam wtedy skończył, więc na pewno jeszcze niedługo raz im to zapodam. Też tam, nie wiem, pewnie z 10 dni do wody. Też na karmę zacząłem dawać brodaczkę. Wziąłem też na testy z Volantora KNZ Pulmo. Ciekawy środek, myślę, tak pod kątem składu i działania. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować, bo też nie ukrywam, że ja lubię nowości sprawdzać. Też próbka kropli z Centrum Zdrowia, to tam kiedyś na rynek wejdzie, więc więcej nie będę o tym mówił. Sam to gdzieś tutaj potestuję, tak jak tam sobie mogę. Zobaczymy, jak to działa. I cóż więcej. Oglądałem też karmy. Myślę, że po takiej głębszej analizie na pewno będę rozważał znowu na sezon karmę MDM-u tą linię Zbyszka. Na pewno będę rozważał te karmy z mrowcy Many 1, Many 2, Many 3. I na pewno będę rozważał karmy MDM-u zwykłego. Wszystko będzie zależało od ceny tak naprawdę. Też i tego, co ja tutaj jeszcze sobie tam z ludźmi powymieniam poglądy, jak mi się to w głowie ułoży. Tak pod kątem składów, to te karmy Many 1, Many 2. Myślę, że dla moich gołębi mogą się tutaj w jakiś sposób sprawdzić, bo u mnie były problemy z nadwagą, a to jest taka dość delikatna karma, więc bez zbędnych dodatków i czy tam rozcieńczania i jakimś ryżem pady czy jęczmieniem będzie można coś tutaj fajnie z tymi gołębiami popracować.
bo nie będą łapały nadwagi. Natomiast jak to finalnie wyjdzie, to dopiero czas pokaże. Jest na to jeszcze chwila, więc gdzieś tam to chwilę potrwa. W rozpłodzie na pewno niezmiennie Karma RW z MDM-u plus ten Junior od Chobowa, ewentualnie coś z tych nowości z drobnych ziaren, też zależnie od ceny. No i jakby metodyczna praca, w głowie gdzieś tam jakieś rozważania na temat tego, czy nie polecieć czasem na sucho, żeby lotniki nie chowały młodych i żeby można było wcześniej, znaczy nie trzeba było jakby bardzo wcześnie rozdzielać rozpłodu, żeby nie nachować tych młodych znowu nie wiadomo ile. Natomiast no tutaj też jeszcze jakby jakieś tam konsultacje będą i sobie gdzieś to w głowie poukładam. Do parowania teoretycznie, no myślę, że jeżeli będę parował, to nie 18, tylko wcześniej, gdzieś tam koło 10, 8, 10 lutego. Wszystko też zależy, jak tam sprawy z porodem. Oczywiście na razie jeszcze nic na świat nie przyszło, więc czekamy cierpliwie. No i co? I w zasadzie pokażemy teraz to ciostko. Sobie tu przyniosłem do celi, ona jest w gołębniku na razie osobno jeszcze trzymana, bo ponieważ gołębie od Zbyszka po prostu wiem, jaka tam jest przeprowadzana profilaktyka i mu ufam bardzo, bardzo. Nie żebym tam Hansowi Hirnowi nie ufał, że ma coś z gołębiami nie tak, natomiast no parę dni sobie chciałem na nią popatrzeć. Myślę, że bardzo inteligentny gołąbek. A tamten drugi gołąb jest już rzucony na wojlerę, bo wiem, no znam się ze Zbyszkiem na tyle, że wiem, że gołębie od niego są raczej bez wtopy, więc sobie go tam wrzuciłem na gołębnik, żeby pobierał cele. Łebek ma trochę taki koślawy, ale może Hansowe tak mają. Ja tam nie znam tych gołębi za bardzo. W sumie nie mam za bardzo nic tu z Hansa Hirna gołębi, zresztą od Manfreda też nie, natomiast sama budowa myślę, że jest niczego sobie. Ten balans tutaj jest w miarę ok, wiadomo, gołąb się wyrywa, więc nic tutaj nie widać. Ładnie dociągnięta samiczka, skrzydełko takie jakie ma, takie ma, innego mieć nie będzie. Natomiast nie wiem, czy to widać, skrzydło wibruje generalnie. Ładny gołąb, po gołąbkach, mówię, po lotnikach z 20 roku. Naprawdę czesać jej za bardzo nie trzeba, ona się teraz jest w innym miejscu, więc się trochę szarpie, ale jest fajny gołąbek, podoba mi się, do ręki leży. No i sam fakt, że taki prezent, no myślę, że to trochę Manego po kieszeni szarpnie, a nie będzie widać, bo światło słabe. Natomiast ja tam się jakoś jeszcze postaram Manemu odwdzięczyć, chociażby wynikami. Fajnie gołąb drży, z cała chodzi, także myślę, że pociecha z niej będzie. Mówię, zwłaszcza się cieszę, że to jest gołąb po lotnikach, także naprawdę z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie Manfredowi dziękuję. Wprawdzie młody jak się urodzi, to nie będzie Manfred, ale jak będą dwojaczki, to ma obiecane, będzie Manfred Bożydar. A tak będzie Jędruś, także gołąbek. Nie, naprawdę jest bardzo fajny i samczyk jest akurat nakrapiany. Ten od Zbyszka też podobnej budowy. Może jest ciut większy, ale też taki fajnie złożony i mówię, najlepsze, najważniejsze dla mnie jest to, że jest po lotnikach, nie gdzieś tam wnuczki czy prawnuczki, po samych lotnikach, bezpośrednio po super lotniczce, po tej Zbyszka tak zwanej Porsche 18864, jak dobrze pamiętam, i to nie ma nic wspólnego z Porsche 911, Boże broń, bo tam są gołębie z linii błyskawicy wrzucone, plus tam jeszcze jakieś inne, a z Dakarów, z Handerka gołębi, plus tam jeszcze coś innego z góry. Natomiast no jest to fajny gołąbek też, też taki bystrzacha, który tylko patrzy, żeby czmychnąć, więc trzeba uważać.
żeby nie było. Jeszcze oryginalna obrączka DV numer 2288. Też taki fajny numer. No i co? I mówię, mam nadzieję, że ja jakoś tam będę potrafił z tej samiczki zrobić naprawdę dobrą pociechę i dobry pożytek. A przy okazji też jeszcze ktoś tam pewnie kiedyś się z tego ucieszy. Taką mam nadzieję. Teraz dalej bierzemy się do pracy. Myślę, że przez dłuższy czas nic nie będę wrzucał, bo nie będzie po prostu na to czasu. Raz, że praca zawodowa, trzeba nadganiać różne zaległości. Dwa, że właśnie dzieciątko, jak tak sobie ją tu trzymam i dotykam mięśni, to tego kamera nie odda, ale ona tutaj cały czas te mięśnie drżą. Normalnie jak gołąb lotowy w formie, bynajmniej tak mi się wydaje. Także super fajne, fajnie, trochęśmy się tam pośmiali. Wiadomo, ludzi było full, nie było za bardzo, o, teraz to ładnie widać, się ułożyła. Nie było za bardzo czasu, żeby tak sobie jakoś konkretniej pogadać, natomiast zobaczymy, coś Manny w filmie wspominał, że do centralnej Polski jedzie za pracą, prawdopodobnie. Jak się dogadają, to może będę miał bliżej, to może będzie okazja jakąś kawę wypić i coś do swojego pustego łba sobie nakłaść, bo wiadomo jak to, myślę, że duża część osób wie jak to ze mną jest. Tendencje do kombinowania i filozofii często wychodzą bokiem, ale jakoś postaramy się z tym walczyć. Mam nadzieję, że coś z tego będzie, także serdecznie pozdrawiamy i do usłyszenia.